Hej dziewczyny, zgodnie z umową witam Was w drugiej części moich zakupów kosmetycznych. Dziś nadal lecę tutaj z pielęgnacją, a w ostatniej części pokażę Wam kolorówkę i coś co nie jest pielęgnacją. O! Dobra, zaczynamy. Może zacznę tutaj od pasty do zębów. Słuchajcie, po oglądnięciu filmiki Karoliny, Brave Ave, pozdrawiam Cię Karola, skusiłam się na pastę zębów marki Curaprox. Słuchajcie, to jest czarna pasta do zębów z węglem aktywnym. Oczywiście pasta ma wybielać. Bardzo fajnie czyści właśnie jamy ustną, czyści zęby. Czuć ten węgiel taki, ona jest droga, powiem Wam, ona kosztuje 20 euro, ale bardzo przyjemnie mi się jej używa. I jeżeli miałabym porównać do tej pasty, którą pokazywałam Wam w swoich ulubieńcach, ja cały filmik nie będę go ciąć, filmik po prostu podlinkuję Wam, filmik z ulubieńcami podlinkuję Wam pod spodem, zobaczcie, jeżeli nie widziałyście. Jeżeli miałabym porównać tej pasty takiej w tym pudełeczku, to powiem Wam, że tamta dużo bardziej odświeża, ale wydaje mi się, że tamta jest lepsza. Sorry Karola, ale musisz spróbować tamtej. Tamta jest po prostu lepsza, jeżeli chodzi o czystość zębów przez cały dzień i odświeżenie jamy ustnej. Jeżeli chodzi o wybielenie, to nie zauważam różnicy. Zęby po prostu są czyste po obu pastach, ale tamta jednak jest odrobinę lepsza, jest dużo, dużo tańsza. Ta kosztuje 20 euro. Także do tego była dołączona jeszcze szczoteczka do zębów, która powiem Wam, że jest niesamowicie miękka. Ja umyłam nią raz zęby, ale dlatego, że ona jest tutaj twarda, jest taka prostokątna i twarda i tak jakoś bije mi po tych dziąsłach i zębach. Także nie używam ja... Wolę jednak tą elektryczną Oral-B, którą używam już od lat. Następnym produktem, jaki zakupiłam, jest to suchy szampon Colab. To jest marka już mi wcześniej znana, nie używałam jej, ale widziałam w filmikach, czy tam w jakichś reklamach, czy tam w czym innym. I zobaczyłam, że w Krojtwacie u nas też już ta marka jest dostępna. Jestem niesamowicie zawiedziona akurat z tej wersji. Ja kupiłam sobie wersję Active, czyli taką wersję, wiecie, na siłownię, czy jak jesteśmy w ogóle aktywni. Kochane, ten szampon z Colab nie absorbuje mi tak dobrze tłuszczu, czy tam sebą, czy czego tam na włosach, jak suche szampony z Batiste. Nie lubię go, nie polubiłam się akurat z tą wersją Active, ale dalej no wykończę go i zobaczymy, jak to będzie na samym końcu, ale wątpię, że tutaj w tym przypadku coś się zmieniło, dlatego że suche szampony mają działać od razu, a nie na przestrzeni tam kilku tygodni, także nie polubiłam się z tym produktem i raczej go nie zakupiłam. Nie wiem, czy on jest droższy od Batiste, czy nie, ale nie polubiliśmy się. Kochane, wróciłam do wody, tej wody, tego Beauty Elixiru z Kodoli. Ja już pokazywałam tą wodę w swoich ulubieńcach. Ja zakupiłam wtedy 30-ml buteleczkę, którą zużyłam w gigantycznie szybkim czasie i też pokazał się ten produkt w moim demku, gdzie powiedziałam, że nie wiem, czy kupię, dlatego że na samym końcu tej wody, jak spsikałam sobie twarz, to myślałam, że zwariuję, tak mnie piekło. I okazało się, już teraz wiem, co spowodowało to nadmierne pieczenie. Słuchajcie, tutaj, dlatego że ta woda zawiera i miętę, i tam jakieś inne cuda niewidy, widać warstewkę taką jakby oleistą i to prawdopodobnie spowodowało, że jak zostało na samym końcu, ja sobie spsikałam buzię, to normalnie pożar na twarzy. Dlatego dobrze trzeba wstrząsnąć. Tu się wszystko fajnie wymiesza i wtedy sobie spryskuję twarz i dalej. Jestem po prostu zauroczona, zakochana. Jak mówię, kupiłam sobie butelkę teraz 100 ml, co by mi starczyła na dłużej, już trochę nawet zużyłam. Także ja bardzo polecam, uwielbiam ten produkt. Następnie mam tutaj esencję. To jest esencja marki Benton. I słuchajcie, ja się wspomogę tutaj notatkami, dlatego że mogę Wam tutaj zmyślać albo uczyć się na pamięć, a ja na to nie mam czasu ani ochoty.
Ja oczywiście zakupując czy szukając jakiejś esencji, szukałam informacji w necie i natrafiłam właśnie na markę Benton, dlatego się też na nią zdecydowałam. I to jest, kochane, esencja, która opiera się na filtracie z grzyba pleśniowego Galactomycetes, bogatego w witaminy, aminokwasy, sole mineralne i kwasy organiczne, które znacząco wpływają na naturalne procesy odmłodnienia komórek. Kosmetyki właśnie z tym grzybem radzą sobie z większością problemów skórnych, takich jak trądzik, rozszerzone pory, zwiotczenie skóry, nierówny koloryt, nadmierne wysuszenie, brak elastyczności czy zmarszczki. Benton Fermentation Essence posiada również w składzie bakterie probiotyczne stymulujące regenerację enzymatyczną, które zapobiegają fizycznym uszkodzeniom skóry, oligopeptydy i wyciągi roślinne wpływają na skórę odżywczo i regenerująco. Kochane, ja tej esencji używam od kilku tygodni i widzę różnicę. Widzę znaczną różnicę w wyglądzie mojej cery. Wygląda naprawdę bardzo dobrze. Nie zauważyłam jeszcze, żeby zmniejszyły mi się jakieś przebarwienia czy zmarszczki. Zresztą ja tak generalnie na twarzy tutaj to zmarszczek nie mam. Jedynie linie mimiczne na czole i pod oczami. Oczy to jest tragedia, tak? Ale nie, ja tej esencji nie używam pod oczy, dlatego że boję się, że podrażnię tam sobie oczy. Dlatego, że wszystkie kosmetyki, wszystkie kremy czy tam jakieś locjony, to wszystko idzie jakby do góry, tak? Ja używając kremu pod oczy, automatycznie mam tej natłuszczone powieki, słuchajcie, na drugi dzień. To jest prawda, dlatego że, o, już wam powiem, jak ja to sprawdziłam i zauważyłam. Jak używałam retinolu, tretinoiny, używałam jakiś czas pod oczy, to była w ogóle katastrofa, ja żałowałam, że to zrobiłam i prawdopodobnie to też pogorszyło stan mojej cery pod oczami. Ale tak bardzo chciałam, żeby się tam polepszyło. Stwierdziłam w pewnym momencie, że nie, że to doprowadzi moją skórę pod oczami do tragedii. Już nie chciałam czekać na te lepsze efekty. I słuchajcie, tak jak tutaj było sucho po tym, tak na moich powiekach, gdzie tutaj nie nakładałam tego kremu, to normalnie była Sahara i słoneczko nam znów wychodzi, damy radę. Tak, słuchajcie, nie nakładam tego preparatu pod oczy, nakładam na całą twarz, tutaj żuchwę i szyję, szybko się wchłania, nie zauważyłam, aby coś mi tutaj podrażniło, bo oczywiście osoby uczulone na jakieś tam pleśnie, nie pleśnie, grzyby, to zresztą na opakowaniu jest dokładnie napisane, na co musimy zwracać uwagę, bo to nie jest o taka sobie tam esencja, tak, że nakładajcie, nic się wam nie będzie działo. Po prostu trzeba obserwować swoją twarz. Jeżeli pojawi się jakaś opuchlizna, zaczerwienienia i tak dalej, no to trzeba po prostu odstawić ten produkt. U mnie nic takiego nie miało miejsca, nie ma miejsca. Ja używam codziennie, nie dość, że produkt jest strasznie wydajny, okropnie wydajny, dlatego że nie nakładam na wacik, aby mi się wacik tam nie wsiąkło. Wszystko. Ja sobie tutaj daję na rękę jedną pompkę i wtedy rozcieram, wklepuję sobie tutaj na całą twarz, tak, szyję i momentalnie się wchłania, także bardzo, bardzo fajna esencja. Czy coś tutaj widzimy? Może widzimy, sorry, słuchajcie, no nie ma wpływu na pogodę. Kochane, kolejne dwa produkty będą z marki SkinPep. Tutaj trzymam pudełeczka. Zamówiłam sobie po filmie Agnieszki, pozdrawiam Agnieszka z kanału Green Tea. Zamówiłam sobie serum pod oczy z peptydami właśnie tej marki SkinPep, który ma nam oczywiście liftingować, wygładzać to wszystko pod oczami. To jest bardzo, bardzo wydajne przede wszystkim serum, 15 ml, które, no słuchajcie, zawiera właśnie peptydy, ekstrakty i tak dalej, co najlepsze, tylko aby ujędrnić tą cerę. I powiem wam, że serum mi się bardzo dobrze sprawdza. Nie dość, że jest bardzo wydajne, bo zaraz wam pokażę. Tutaj nawet nie używam jednej pompeczki. To jest taka lekka, dosyć wodnista konsystencja, która momentalnie się wchłania, na którą później mogę nakładać na następne kroki, kremy czy tam jakieś jeszcze olejki. I
Moja cera jest po prostu dobrze odżywiona, nawilżona, ale jeszcze nie zauważyłam wyprostowania tych mniejszych zmarszczek, bo nie liczę na wyprostowanie tych głębszych zmarszczek, tak? Jeszcze tego nie zauważyłam, ale może po prostu za krótko używam, czyli Skin Pep. I z tej samej marki zamówiłam sobie krem z retinolem. Ja tutaj mam retinol 0,5% czystego retinolu. W ogóle produkty Skin Pep są bez parabenów, bez alkoholu, bez perfumów, hipoalergiczne. I powiem Wam, że ten krem, on ma zabarwienie żółte, tak jak przeważnie kremy czy tam preparaty z retinolem. Tak tutaj on wygląda. Wszystko jest w ogóle w pięknym opakowaniu, tak jak to serum. Też ten krem jest po prostu bardzo, bardzo fajne, mają te opakowania z pompką. To nie jest jakiś bardzo ciężki krem, przynajmniej tak w moim odczuciu jest. I pachnie faktycznie retinolem. Ja już zapomniałam, jak pachnie jakiś krem, dobry krem z retinolem. Na przykład z Paula Szczęść myślałam, że to już mi tam śmierdzi, a tak po prostu pachną te kremy, jeżeli nie ma dodawanych jakichś tam innych perfum. I ja na razie nie używam tego kremu codziennie. Na razie odstawiłam, wypróbowałam tam kilka dni. Nie dlatego, że mi się nie sprawdził, ale mam teraz inną jakby kolejność używania produktów i wiem, co chcę nakładać. Co jakiś czas na pewno to zmienię i wtedy będę używać tego produktu. Dlatego teraz Wam nie powiem, czy on działa, czy nie. Natomiast nie zauważyłam negatywnego działania po kilku dniach. O, nie zauważyłam jakichś tam, wiecie, wysypów, czy czego tam więcej. Także, ale chciałam Wam po prostu pokazać, że coś takiego posiadam i na pewno, ja myślę, że tak polecie, zacznę używać tego kremu. Nie powinnam otwierać, bo wtedy data przydatności byłaby dłuższa, ale ja nie mam po prostu cierpliwości i muszę przynajmniej te pierwsze dni, wszystko próbowałam, oprócz jednego produktu, który Wam za chwileczkę pokażę, ale ja jestem niecierpliwa, po prostu typ takiego, słuchajcie, w gotowanej wodzie. Pokazywałam Wam w moich ulubieńcach produkty Hada Labo. Jeżeli nie oglądałyście, to zapraszam Was ponownie do filmów z ulubieńcami. Ale że tutaj mamy filmik zakupowy z ostatnich tygodni, także pokażę Wam jeszcze raz te produkty, chociaż one tutaj nie za bardzo będą widoczne. Ja Wam wszystkie produkty wypiszę pod filmikiem. Hada Labo, tutaj mam kwas hialuronowy, mieszankę kwasów. Zobaczcie sobie w ulubieńcach, co ja na temat tej, w sumie też dla mnie taka esencja, locion, mówiłam. Nadal podtrzymuję to, co powiedziałam, nadal bardzo przyjemnie i dobrze mi się sprawdza. Przyjemnie mi się używa i dobrze mi się sprawdza. I jest to produkt niebywale wydajny. Kochane, tak samo jak krem z filtrem używam codziennie, nic mi się nie dzieje, nie mam żadnych, nie mam zapchania cery, no żadnych negatywnych negatywnych efektów nie zanotowałam, a jest to najwyższa ochrona SPF 50 plus PA i 4+, najwyższą, jaką możemy zakupić. Jak już mówiłam Wam w ulubieńcach, że ten krem, on ma bardzo lekką konsystencję, wszystko jest super, jedynie zapach jest po prostu okropny, ale no nie widzę negatywnych efektów. Wręcz przeciwnie, także Hada Labo i ostatnimi produktami, jakie Wam pokażę, rozglądam się, co by znów nie zapomnieć, wiesz, czasami tutaj mam tak rozłożone na swojej toaletce i później czegoś, o czymś zapomnę powiedzieć i się później denerwuję, a niepotrzebnie. Wolę teraz przystopować, rozglądać się, tak, mogę to zrobić też wyłączając kamerę, ale dobra. Wiecie, jak to jest z nagrywaniem, u mnie nie ma tutaj jakiejś największej profeski, jestem Waszą koleżanką, która pokazuję Wam produkty, jakie zakupiła, czy jakie mi się sprawdzają, także wymiana naszych wspólnych zdań. Kochane, to przejdźmy już do ostatnich produktów. Tutaj mam markę The Ordinary i zakupiłam sobie 5 produktów. Zacznę może od kwasu hialuronowego 2% plus B5, witamina B5. Tutaj jak zwykle no nie zobaczycie, jak to tutaj wygląda, ja może te buteleczki powyciągam. Słuchajcie, to jest po raz drugi zakupiłam ten kwas hialuronowy, dlatego że bardzo mi się dobrze sprawdził i ja go po prostu trzymam zamknięty tutaj w pudełeczku, dlatego że jak pokończę inne kwasy hialuronowe, to na pewno do niego wrócę, a przy okazji zamówienia, wiecie, tam, żeby nie płacić
przesyłki i tak dalej, pomyślałam, że wrzucę do koszyka. To jest moja druga buteleczka, ale ona sobie poczeka, może nawet jeszcze kilka miesięcy. Kilka miesięcy, bo od otwarcia może być otwarte. Jeżeli otworzymy tak, to mamy jeszcze 12 miesięcy czasu, aby wykorzystać ten produkt. Ja natomiast jeszcze tego nie otwierałam, także może on sobie poczekać. Kochane, kolejnym kosmetykiem to jest serum Buffet. To jest przeciwstarzeniowe serum z różnymi peptydami. Multitechnology Peptid Serum. I ja powiem Wam, że nie wiem. Albo on mi nie współgra właśnie z tym tutaj. Albo ja po nim po prostu mam strasznie zaczerwienioną cerę. Ja używam tego produktu tylko na noc. W którejś tam, wiecie, kolejności to użyję najpierw do tych lżejszych, później przechodzę do tych cięższych. I z czymś on mi tutaj nie współgra, aczkolwiek nie próbowałam go nakładać jeszcze samego, dlatego że no nie chcę jakby zatrzymywać tej swojej rutyny. Po to tylko, żeby sprawdzić, ale zrobię to. Zrobię na pewno i wtedy powiem Wam w jakimś innym filmiku, czy faktycznie pod tym serum, i nie wiem, czy tak powinno być, moja cera jest strasznie zaczerwieniona, ale mnie nie piecze i schodzi to dosyć szybko. Także Buffet, ja czytałam i słyszałam o nim bardzo, bardzo dużo pozytywnych opinii, że jest no ponoć świetny. Ja na razie jako takiego działania nie zauważyłam, tak przeciwstarzeniowego, ale wierzę, że może być całkiem niezły przy regularnym stosowaniu. Następnie tutaj mam kafeinę Solution 5% plus EGCG. To jest nic innego, słuchajcie, jak to jest taki żel. Oczywiście z zawartą tą kofeiną. To jest w ogóle przeznaczone do pielęgnacji pod oczami. I powiem Wam, że uwielbiam to. Zobaczcie, jaką to ma fajną, przeźroczystą konsystencję. Słuchajcie, to mi starczy na wieki, dlatego że tego się nakłada bardzo mało. Świetnie się wchłania. Jest wydajne, wszystko, szybko, ładnie się wchłania. I ja powiem Wam, że najpierw używam, dlatego że to tutaj ma lżejszą konsystencję ze SkinPept. Najpierw używam tego. Później sobie używam tego, później nakładam sobie krem i na koniec jeszcze olej. Także taki mój to rytuał pielęgnacji pod oczami i nie czuję absolutnie, że ta skóra jest tam obciążona, czy że coś mi się złego dzieje, absolutnie, wręcz przeciwnie, ona jest dobrze nawilżona, odżywiona, fajnie też przygotowana pod makijaż. Ja taką pielęgnację stosuję i rano, i wieczorem. Mam tutaj jeszcze Arginelliny Solution 10%. Ja kupiłam sobie, w ostatnich zakupach pokazywałam Wam, że kupiłam też taki produkt z tym peptydem, z tą arginelliną, który ma działać jako botoks, tak? No mniej więcej, oczywiście to nie jest to samo, ale który ma nam wyprostować jakieś tam zmarszczki. I powiem Wam, że ja tego jeszcze nie używałam. To jest też taka wodnista. Jeszcze nie używałam, dlatego że używam tamtego. O, zapomniałam powiedzieć, że najpierw użyłam tamtego, później używam, czyli mam 4-5 kroków pod oczy. To poczeka sobie na swoją kolej. Ale powiem Wam, że taka pielęgnacja to szybko idzie, to nie dam, że ja czekam godzinami, zależy oczywiście, co jeszcze tam nakładam, ale raczej nakładam te produkty, ponieważ one szybko się wchłaniają, nakładam jeden po drugim i mam wszystko pod ręką w łazience, tylko odsuwam szufladę i wszystko sobie mogę używać. Ostatnim już tutaj kosmetykiem z The Ordinary to jest taki preparat z witaminą C. I tu chciałam Wam przeczytać, dlatego że ja nie wiedziałam do końca, o co chodzi z tym, z tą witaminą C, którą kupiłam od nich, tą pierwszą buteleczkę. Mam nadzieję, że oglądałyście ten filmik. To była taka mleczna konsystencja, która mi wypalała twarz. 23% witaminy C zawarta była w nim. A ja postanowiłam właśnie zakupić to. Co to jest? To jest Ascorbyl Tetra Soplamite Solution 20% z witaminą F. To jest olej z kwasami tłuszczowymi i pochodną witaminy C. Ascorbyl Tetra jest rozpuszczalną w oleju pochodną witaminy C. Jest to jedna z najbardziej stabilnych pochodnych witaminy C. To jest
pochodna, tak? Dodatkowo w preparacie zawarto witaminę F, która działa łagodząco i regenerująco. Działanie produktu stymuluje syntezę kolagenu, którego ilość spada wraz z wiekiem, działa rozjaśniająco na różnego rodzaju przebarwienia, zwiększa gęstość skóry właściwej, poprawia elastyczność skóry, spłyca drobne zmarszczki, wspomaga gojenie, działa łagodząco i przeciwzapalnie, poprawia nawilżenie skóry i wzmacnia naczynka krwionośne. I to serum, ten preparat z witaminą C, z pochodną witaminy C, nie robi mi absolutnie żadnej krzywdy. Nic kompletnie nie odczuwam, żeby tam mnie piekło, czy żeby coś mi podrażniało, czy co innego. Wręcz przeciwnie, to ma strasznie taką wodnistą konsystencję, taką lekko tłustawą. Bardzo fajnie się rozprowadza, współgra z innymi produktami. Ja go używam przeważnie na dzień. Jestem zadowolona, na razie nie zauważyłam jakichś cudów, niewidów na mojej twarzy. Ale oczywiście takiego czegoś trzeba poużywać dłużej. Ja wiem, że jest jeszcze to samo, tylko z 12-procentowy preparat, mój jest 20-procentowy, ale on absolutnie mi niczego nie podrażnia, niczego nie robi. On delikatnie tak trochę kwaskowato pachnie, ale jak mówię, nie żałuję zakupu absolutnie i to też jest wydajny produkt. Wszystkie te produkty z The Ordinary i nie tylko, i te azjatycka pielęgnacja, one mają tak bardzo wodniste konsystencje, które po prostu możemy na siebie nakładać, dlatego że skóra je wsiąka, tam się lepiej to wszystko przedostaje i to jest wszystko bardzo wydajne. Przede wszystkim też bardzo wydajne. Kochane, w tej części to już wszystko. Zapraszam Was na ostatnią część, w której pokażę Wam kolorówkę i tym podobne. Nie będzie tego tak strasznie dużo, zależy mi na tym, aby te filmiki były trochę krótsze, dlatego też podzieliłam je na części. Teraz się z Wami żegnam i do zobaczenia, do jutra. Pa, pa.